Eryk jest bardzo podekscytowany. Wierzy, że bez problemu nauczy się jeździć na deskorolce i dzięki temu będzie bardziej interesujący dla dziewczyny, która mu się podoba. O, tutaj. Będzie dobrze. Czekaj. No. Jezu, jadę. Całkiem nieźle się idzie, jak za pierwszy raz. Ej, serio? Bo wydawało mi się, że to będzie trudniejsze. Jeszcze raz. Spoko, popróbujesz chwilę i będzie ekstra. Ale wiesz, no, chciałbym się paru trików nauczyć dla Doroty, żeby jej zaimponować. Najpierw to ty się naucz jeździć po prostu, a potem to skakać możesz cokolwiek. Wiesz co, już prawie umiem, ale chciałbym jeszcze na drodze spróbować, bo jest równo. No dobra, dawaj. Dajesz. Proszę. No. I patrz, i... Dawaj. Raz, dobra, dwa, dawaj. Idzie ci nieźle. Daj, Eryk, auto, uważaj! Auto. Nic nie jest? Czy wyście poszaleli? To nie jest miejsce na zabawę! Eryk, nic ci nie jest? Nie, nic nie jest, tylko się przewróciłem. Czy wyście zwariowali? Przecież jezdnia nie jest miejscem do zabawy. Wyobrażacie sobie, co się mogło stać? A w ogóle dlaczego opuściliście teren szkoły? No przepraszamy, to był wypadek, my nie chcieliśmy. No był i wy go spowodowaliście. Macie szczęście, że nic mi się nie stało z samochodem. Niech się pan uspokoi. A chłopcy, was zapraszam do pokoju nauczycielskiego. Nie. Całą trójkę. I proszę tam na mnie poczekać. Jesiu. Zobaczcie, człowieku, co z tą deską w ogóle? Leszek mnie zabije.